Annuncio bobis gaudium, abemus papam. W trosce o godność kobiety. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 24 listopada 1999 roku. Pośród wyzwań naszych czasów, nad którymi każe się nam zastanowić wielki jubileusz, wymieniłem w liście apostolskim Tercio Milenio Adveniente kwestie poszanowania praw kobiet. Pragnę dziś zwrócić uwagę na niektóre aspekty problematyki dotyczącej kobiet, o których mówiłem już przy innych okazjach. Wiele światła rzuca na kwestię promocji kobiety Pismo Święte, gdy przedstawia zamysł Boży w odniesieniu do mężczyzny i kobiety w dwóch opowiadaniach o stworzeniu. W pierwszym opowiadaniu znajdujemy słowa: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz na obraz Boży go stworzył stworzył mężczyznę i niewiastę. Stwierdzenie to stanowi podstawy antropologii chrześcijańskiej. Ponieważ wskazuje, że fundamentem godności człowieka jako osoby jest fakt, iż został on stworzony na obraz Boży. Jednocześnie tekst mówi wyraźnie, że obrazem Stwórcy nie jest z osobna ani mężczyzna, ani kobieta, lecz są nim oboje w swym wzajemnym odniesieniu. W równej mierze przedstawiają oni wielkie dzieło Boże. W drugim opowiadaniu o stworzeniu Poprzez symboliczny obraz stworzenia kobiety z żebra mężczyzny, Pismo Święte pokazuje, że ludzkość nie jest pełna, dopóki nie zostanie stworzona również kobieta. Otrzymuje ona imię, które w języku hebrajskim, samym swoim brzmieniem, wskazuje na odniesienie do mężczyzny, iż sza, mężczyzna i kobieta stworzeni razem, są chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. Fakt, że kobieta przedstawiona jest jako odpowiednia dla niego pomoc, nie należy interpretować jako stwierdzenia, że ma być służącą mężczyzny. Pomoc to nie sługa. Psalmista zwraca się do Boga: Tyś wspomożyciel mój. Wyrażenie to wskazuje raczej, że kobieta może współpracować z mężczyzną, ponieważ są dla siebie doskonałym odniesieniem. Kobieta jest inną formą ja we wspólnej kondycji ludzkiej, składającej się z mężczyzny i kobiety, doskonale równych godnością. Należy cieszyć się z faktu, że pogłębienie kwestii kobiecej przyczyniło się we współczesnej kulturze do przemyślenia roli osoby ludzkiej we wzajemnym byciu dla drugiego, w międzyosobowej komunii. Dziś pojmowanie osoby ludzkiej w jej wymiarze ofiarnym jest powszechnie uznawane jako zasada. Niestety często nie znajduje to odzwierciedlenia w praktyce. Pośród tylu form agresji wymierzonych przeciw godności ludzkiej, trzeba stanowczo napiętnować szeroko rozpowszechnione naruszanie godności kobiety, przejawiające się w wykorzystywaniu jej osoby i jej ciała. Należy przeciwstawiać się zdecydowanie wszelkim praktykom obrażającym kobietę w jej wolności i kobiecości, a więc tak zwanej turystyce seksualnej. Handlowi młodymi dziewczętami, masowej sterylizacji i w ogóle wszelkim formom przemocy wobec kobiet. Zupełnie innej postawy domaga się prawo moralne, wysławiające godność kobiety jako osoby stworzonej na obraz Boga wspólnoty. Dziś bardziej jeszcze niż kiedykolwiek należy wrócić do biblijnej antropologii otwarcia na drugiego, pomagającej zrozumieć w sposób autentyczny tożsamość osoby ludzkiej. W jej odniesieniu do innych osób, zwłaszcza w relacji między mężczyzną i kobietą, w osobie ludzkiej, pojmowanej w sposób relacyjny, odnajdujemy ślad misterium Boga, objawionego w Chrystusie jako istotna jedność w komunii trzech osób boskich. W świetle tego misterium możemy zrozumieć dobrze stwierdzenie Konstytucji *Gaudium et spes*, zgodnie z którym osoba ludzka, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Różnica między mężczyzną i kobietą przypomina o konieczności komunii międzyosobowej, a medytacja nad godnością i powołaniem kobiety pogłębia pojęcie międzyludzkiej komunii. Ukierunkowanie wspólnotowe człowieka, które właśnie kobiecość usilnie przypomina, Pozwala przemyśleć na nowo ojcostwo Boże, unikając skojarzeń, typu patriarchalnego, nie bez słuszności kontestowanych przez niektóre prądy współczesnej literatury. W ostateczności chodzi o to, by dostrzec oblicze ojca, wewnątrz misterium Boga jako trójcy, a więc doskonałej jedności z zachowaniem odrębności. Należy na nowo rozważyć postać Ojca w świetle jego więzi z synem który od wieków zwraca się ku niemu w jedności Ducha Świętego. Trzeba również podkreślić, że Syn Boży stał się człowiekiem w pełni czasów i narodził się z Maryi Dziewicy, co z kolei rzuca światło na kobiecość, ukazując w Maryi wzór kobiety zgodny z zamysłem Bożym. W niej i przez nią dokonały się najważniejsze wydarzenia w historii człowieka. Ojcostwo Boga, Ojca Znajduje odniesienie nie tylko do Boga Syna w odwiecznej tajemnicy, ale również do Jego wcielenia, które się dokonało w łonie kobiety. Jeśli Bóg Ojciec, rodzący Syna od wieków, dla zrodzenia go na świecie wybrał kobietę Maryję, czyniąc ją w ten sposób Teotokos, Bogu Rodzicą, ma to swoje znaczenie, gdy chcemy zrozumieć, na czym polega godność kobiety w zamyśle Bożym. Ewangeliczne przesłanie o Ojcostwie Boga. Nie pomniejszając w niczym godności i roli kobiety, stanowi zatem potwierdzenie i uznanie tego, co po ludzku symbolizuje kobiecość, a więc otwarcia na drugiego człowieka i troski o niego, rodzenia życia. Wszystko to jest bowiem zakorzenione w sposób transcendentny w odwiecznej tajemnicy Bożego rodzenia. Ojcostwo Boże jest z pewnością w pełni duchowe, wyraża ono jednak odwieczną wzajemność. I otwartość właściwą Trójcy Świętej, tkwiącą u podstaw wszelkiego ojcostwa i macierzyństwa i stanowiącą wspólne bogactwo pierwiastków męskiego i kobiecego. Refleksja nad rolą i posłanictwem kobiety wpisuje się więc dobrze w tematykę tego roku poświęconego Ojcu, zachęcając nas do jeszcze bardziej zdecydowanego działania, aby kobiecie przyznano przesługujące jej miejsce w Kościele i społeczeństwie.

Pare il nostro quotidiano, da novissogie, e dimita no vice vita nostra, si cura i nostri victimori, devi stori, e tre loro si induca in tentazione, se liberano liberano.